Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska. Witam Państwa serdecznie. Zapraszam na informacje. Dziś uroczyste otwarcie kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Inwestycja daje nadzieję na rozwój Elbląga i całego regionu. Przekop Mierzei Wiślanej jest ogromną szansą na rozwój Elbląga, wskazuje komandor profesor Dariusz Bugajski z Akademii Marynarki Wojennej. Sam Elbląg 700 lat był wielkim portem morskim. 77 lat ostatnich to była po prostu anomalia i ten okres anomalii się właśnie z otwarciem kanału będzie zbliżał do końca. Rozwój portu w Elblągu będzie miał ogromne znaczenie dla całego regionu, podkreśla kapitan żeglugi wielkiej Jacek Kościuch z elbląskiej delegatury Urzędu Morskiego w Gdyni. W Elblągu jest przemysł ciężki, Elbląg położony jest na skraju Żuław, także płody rolne, cała ta agrokultura może z portu elbląskiego skorzystać. No i trzeba też pamiętać o tym, że port to nie jest dla miasta portowego tylko, ale dla całego regionu, dla całego kraju, a nawet i dla zagranicy. Dzięki kanałowi żeglugowemu przez Mierzeję Wiślaną Polska odzyskuje pełną kontrolę nad swoim terytorium na Zalewie Wiślanym. Państwo polskie nie mogło w pełni swojej władzy tam wykonywać. Nie mogło wysłać okrętów, nie mogło wysłać statków Straży Granicznej. Na wszystko należało uzyskać uprzednią zgodę Rosji. Wstrzymania inwestycji domagali się Rosjanie, przekonując, że zagraża ona naturze. Krytyków budowy nie brakowało również po stronie polskiej opozycji. Skoro natura tego przekopu nie zrobiła, to wydaje mi się, że to nie ma sensu. Gdyby natura chciała, żeby tam był przekop, to by było. Mówiła Małgorzata Kidawa-Błońska z Platformy Obywatelskiej. Z kolei Rafał Trzaskowski w czasie pandemii nawoływał do wstrzymania inwestycji. Opóźnijmy te inwestycje o 2 lata, czy 3 lata, jak się skończy COVID już na 100%, i przekażmy te pieniądze na specjalną poduszkę dla tych wszystkich, którzy mogą finansową, którzy mogą utracić pracę. Przez kanał będą mogły przepływać jednostki o długości 100 metrów, szerokości 20 i zanurzeniu 4,5 metra. Do elbląskiego portu nie wpłyną tylko 2 największe jednostki polskiej marynarki, Puławski i Kościuszko. Cała reszta statków marynarki RP będzie mogła do Elbląga wpłynąć. To samo jeśli chodzi o jednostki handlowe. Jest wiele statków, które spełniają te parametry. W Elblągu potrzebnych jest jeszcze wiele inwestycji, aby port był w pełni użyteczny. Mimo że władze miasta deklarują, że zależy im na rozwoju portu, prezydent Witold Wróblewski nie chce pokryć kosztów pogłębienia ostatnich 900 metrów toru wodnego, którym zarządza. Urząd Morski akurat przedstawia jakąś dziwną teorię, że na terenie miasta to ma prezydent pogłębiać. Rząd proponuje, że dofinansuje miejski port kwotą 100 milionów złotych. W zamian jednak oczekuje pakietu kontrolnego w spółce zarządzającej obiektem. Rozmowy trwają. Tutaj tak naprawdę należałoby się dogadać po prostu zwyczajnie między samorządem a rządem i zrealizować tą inwestycję jak najszybciej, tak żeby w przyszłym roku już można było korzystać w pełni z tego odcinka toru wodnego. Podkreśla miejski radny z Prawa i Sprawiedliwości Rafał Traks, który zwraca również uwagę, że w budżecie miasta nie zaplanowano odpowiednich środków na niezbędne inwestycje w porcie. Władze Elbląga nie złożyły również wniosków o finansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych. W polskim punkcie widzenia w telewizji Trwam wiceminister Marek Grubarczyk mówi o znaczeniu przekopu dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Podtrzymał też wcześniejsze zapowiedzi, że w przyszłym roku już w pełni będzie można wykorzystywać potencjał portu w Elblągu. Uroczystość otwarcia przekopu Mierzei Wiślanej pozwala na pierwsze śluzowanie i uruchomienie mostów obrotowych, mówił w telewizji Trwam wiceminister infrastruktury Marek Grubarczyk, który realizował inwestycje. Kontynuowane będą prace, jeśli chodzi o pogłębienie Zalewu Wiślanego i rzeki Elbląg wraz z dojściem do miejskiego portu. To jest właśnie drugi i trzeci etap realizacji inwestycji. On będzie ukończony w przyszłym roku. Przyszły rok to zakończenie całkowitej inwestycji, a więc już udrożnienie drogi wodnej do Elbląga. Być może uda się zakończyć pracę we wrześniu przyszłego roku. To jednak pierwszy etap był obarczony największym ryzykiem. Przekop próbowała zablokować Rosja, a pojawiła się też groźba postępowania ze strony Komisji Europejskiej. Dziś nikt już nie ma wątpliwości, że inwestycja ma znaczenie militarne. Wzmocni też bezpieczeństwo energetyczne, bo pozwoli na swobodny dostęp do portu w Elblągu. W sytuacji, kiedy dzisiaj potrzebujemy bardzo dużo miejsc portowych, przeładunkowych, bo przecież cały węgiel wpływa
dopływa do polskich portów, tędy jest realizowany ten import, więc port w Elblągu dzisiaj stanowi niezwykle ważne aktywo. Wiceminister Marek Grubarczyk mówi, że Elbląg ma za zadanie wspierać duże porty trójmiejskie i być pewną alternatywą dla nowych klientów, przyciągać tych klientów, przede wszystkim tych, którzy operują w mniejszym wolumenie ładunków, czy po prostu ich nie stać na droższe porty, gdzie duże porty, gdzie te jednostki wpływają większe. Transmisja z otwarcia przekopu Mierzei Wiślanej w telewizji Trwam. Dziś rocznica sowieckiej agresji na Polskę. 1 września 1939 roku do Polski weszli Niemcy, by niszczyć, zabijać, opętani własną zbrodniczą ideologią. Zachodni alianci nie ruszyli z pomocą. Polska została sama, a 17 września otrzymała kolejny cios. Musiała bronić się na dwa fronty. Ze wschodu ruszyły wojska sowieckie. To była napaść. Historyk Piotr Boroń wyjaśnia, że Hitler i Stalin, dwóch zbrodniarzy z tamtych lat, już wcześniej podzielili między siebie terytorium Polski. Praktycznie współpraca niemiecko-sowiecka trwała od kwietnia 1922 roku. A pakt Ribbentrop-Mołotow przypieczętował, upewnił te dwa państwa totalitarne, te reżimy, że bezkarnie ujdzie im zdobywanie, dzielenie się Europą przynajmniej przez kilkanaście, kilkadziesiąt miesięcy. Świat wybrał wtedy milczenie. Wolał poświęcić Polskę zamiast samemu sprzeciwić się zbrodniczej wojnie. Stalin bezkarnie złamał polsko-sowiecki pakt o nieagresji. Francja i Anglia bezczynnie się przyglądały. Gdy Hitler i Stalin pokazali swoje najgorsze oblicze, nie było już sojuszników, a bez nich powoli upadała też nadzieja. Według umów polsko-brytyjskich, polsko-francuskich, do trzech dni również, tak jak obrona graniczna, miało trwać zebranie się w sobie naszych zachodnich sojuszników i wypowiedzenie wojny do trzech dni. I to rzeczywiście się stało. Następnie państwa zachodnie, nasi sojusznicy, mieli następne dwa tygodnie na to, żeby przeprowadzić mobilizację i już pełnymi siłami zaatakować Niemcy, które w ten sposób znalazłyby się w niechcianej wojnie na dwa fronty. Okazało się do 17 września, że nasi alianci zachodni nie wywiązali się z umów. I dokładnie ten dzień Stalin wybrał na początek ataku. Był już pewny, że Zachód jest słaby. Polska była pierwszą i największą ofiarą II wojny światowej. Prezydent Andrzej Duda pojedzie do Londynu. W niedzielę spotka się z nową brytyjską premier. W poniedziałek weźmie udział w pogrzebie królowej Elżbiety II. O śmierci królowej Elżbiety II prezydent Andrzej Duda dowiedział się w trakcie wizyty w krajach Afryki Zachodniej. Wtedy w ambasadzie Wielkiej Brytanii w Dakarze złożył wpis do księgi kondolencyjnej. Żegnał królową Elżbietę II słowami: od dziesięcioleci była ucieleśnieniem wszystkiego, co czyni Wielką Brytanię naprawdę wielką. Mówił, że śmierć królowej Elżbiety to strata dla Zjednoczonego Królestwa, ale także dla całej społeczności międzynarodowej. Wizyta polskiej pary prezydenckiej w Londynie potrwa dwa dni. Rozpocznie się w niedzielę. O godzinie 12 czasu lokalnego prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką oddadzą hołd zmarłej królowej w Pałacu Westminsterskim. Na godzinę 15 zaplanowano spotkanie polskiego prezydenta z nową premier Wielkiej Brytanii Liz Truss. Wieczorem para prezydencka weźmie udział w spotkaniu Karola III z głowami państw, które przybyły na pogrzeb Elżbiety II. Główne uroczystości pogrzebowe królowej Elżbiety II zaplanowano na poniedziałek w opactwie westminsterskim. Bezpośrednio z Londynu prezydent uda się do Nowego Jorku na 77. sesję Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Platforma Obywatelska oskarża Prawo i Sprawiedliwość o prorosyjskość. To kłamstwa i manipulacje, odpowiadają przedstawiciele partii rządzącej i przypominają politykę zbliżenia polsko-rosyjskiego prowadzoną przez PO-PSL.
Po agresji Rosji na Ukrainę i zbrodniach, jakich dopuszczają się rosyjscy żołnierze na ludności cywilnej, oskarżenie o prorosyjskość stało się amunicją w walce politycznej. W Polsce korzysta z tego opozycja i związane z nią media. Przykładem jest wywiad, jakiego udzielił w Gazecie Wyborczej Piotr Pytel, w rządach PO-PSL szef służby kontrwywiadu wojskowego. Rosja już tu jest. W PiS jest mocne zaplecze agenturalne działające dla Rosji. Oznajmia Gazecie Wyborczej generał Pytel. Narrację byłego szefa SKW podejmuje część polityków PO. Ten wywiad daje wiele do myślenia, mówi wiceprzewodniczący Platformy Rafał Trzaskowski. Widzę rzeczywiście mnóstwo zachowań i na przykład porównania do używania propagandy, do używania instrumentów państwa w Rosji i próba, oczywiście nie na tę samą skalę, kopiowania tego przez PiS w Polsce, no rzeczywiście wzbudza mnóstwo pytań. Tymczasem kierowana przez Piotra Pytla SKW współpracowała z rosyjską FSB. Sam generał pozwolił sfotografować się w czapce z Aurory, symbolu rewolucji bolszewickiej. Wypowiedzi generała są oderwane od rzeczywistości. Tak wywiad skomentował wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Jeżeli pan Pytel miał w przeszłości kontakty z Federalną Służbą Bezpieczeństwa, ze służbami rosyjskimi, to uważam, że należy, jest rozsądne, należy co najmniej zakładać, że te kontakty nadal w jakimś stopniu może mieć i może nadal realizować. Oskarżenie Prawa i Sprawiedliwości o prorosyjskość to stały już element politycznej narracji Platformy Obywatelskiej. Na te działania odpowiedziała partia Jarosława Kaczyńskiego w specjalnych spotach. To jeden z nich. Z prezydentem Putinem dłuższy czas rozmawialiśmy o tarczy antyrakietowej. Prezydent Putin nie jest entuzjastą tego projektu. Entuzjastą tego projektu nie był też Donald Tusk, który zrezygnował z budowy amerykańskiej tarczy antyrakietowej w Polsce. O tym oraz o innych działaniach Donalda Tuska wobec Rosji mówił prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Przede wszystkim gaz. Przede wszystkim zawarcie umowy do 2037 roku, bardzo niekorzystnej dla Polski, próby sprzedaży Lotosu. A sprzedaż Lotosu to także sprzedaż portu północnego. Prezes Prawa i Sprawiedliwości przypomniał także swój list z 2010 roku do eurodeputowanych i ambasadorów akredytowanych w Polsce. Pisał w nim: neoimperialna polityka zagraniczna Moskwy nie budzi kontrreakcji ze strony największych politycznych rozgrywających w Europie i Ameryce. Szokująca była reakcja ówczesnego ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Jeśli chodzi o kolejne wystąpienia prezesa Jarosława Kaczyńskiego, to zadaje sobie pytanie, czy tym razem pan prezes jest na proszkach, czy nie. Ale Radosław Sikorski nie tylko w ten sposób demonstrował swoją przychylność dla Rosji Putina. Zaprosił do Warszawy na naradę ambasadorów szefa rosyjskiego MSZ Siergieja Ławrowa. Tych wydarzeń było dużo więcej. Sądzę, że pan premier tutaj jeszcze będzie miał wiele do powiedzenia. Powiedziałem tylko o niektórych. A wszystkie służyły jednemu. Służyły rosyjskim, ale także niemieckim interesom. W sprzeczności z oskarżeniami o prorosyjskość polskich władz stoją fakty dotyczące pomocy Ukrainie. Rząd zgodził się na przyjęcie ogromnej ilości uchodźców wojennych. Jest ich u nas 1 300 000. Polska udziela też pomocy finansowej władzom w Kijowie i wysyła sprzęt wojskowy różnego rodzaju, mówi premier Mateusz Morawiecki. Polska dostarczyła kraby, czyli ciężki sprzęt wojskowy, zachodni ciężki sprzęt wojskowy, nie tylko ten postsowiecki sprzęt dla Ukrainy, po to, żeby Ukraina mogła się bronić. Doceniają to władze Ukrainy i sami Ukraińcy. Platformie Obywatelskiej trudno będzie zrzucić z siebie bagaż prorosyjskiej polityki, ale jeszcze trudniej będzie wykreować Prawo i Sprawiedliwość jako partię sprzyjającą Kremlowi. Na teraz to wszystkie wiadomości. Serdecznie zapraszam na kolejne wydanie Informacji Dnia. Do zobaczenia. Przed nami rześki poranek. Szczęść Boże, Alicja Cychowska, zapraszam na prognozę pogody. Od wczesnych godzin porannych na znacznym obszarze kraju pojawiać się będą przelotne, nieco silniejsze opady deszczu. Lokalnie może nawet zagrzmieć. Inaczej, bo pogodnie i bezopadowo zapowiada się na południowym wschodzie i środkowym wschodzie. Temperatura tam będzie dość wyrównana na poziomie 15-17 stopni, ale na wybrzeżu, po morzu, miejscami także na Śląsku będzie chłodniej. Tam około 14 stopni. Zachodni wiatr powieje z umiarkowaną prędkością, a ciśnienie wyniesie 10.
995 hektopaskali. Jutro nie odczujemy większych zmian, nadal będzie deszczowo. Najwięcej chmur utrzyma się na zachodzie i wschodzie kraju. Na przeważającym obszarze temperatura powietrza wzrośnie do 13-15 stopni, lokalnie może to być nawet 16 stopni, jednak w czasie opadów znowu obniży się. Dziękuję, miłego dnia, do zobaczenia.